Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossak. Opowiadam Państwu o różnych rodzajach inteligencji, że inteligencja to nie jest jeden dar dany od Boga, jeden go ma, drugi go nie ma. Mówiłam o inteligencji przestrzennej. Teraz jest kolejna inteligencja związana z samopoznaniem. I proste przykłady ze świata zwierząt, które potem można przenieść też i na ludzi, polegają na tym, że jest koń ułożony do zawodów sportowych i jeździec na treningu podnosi poprzeczkę o 2 otwory. Koń rozpędza się, podjeżdża, prowadzący siedzi na nim i go wodzami i łydkami pilnuje, żeby on nie zboczył, po czym tuż przed przeszkodą koń zarywa się nogami, zatrzymuje i skacze jeździec sam. Przelatuje przez przeszkodę i leży na ziemi. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że koń się spłoszył, koń się wystraszył i koń, podbiegając do przeszkody, skalkulował, że jest to dla niego za wysoka przeszkoda. Czyli ma świadomość własnych możliwości, a to jest nic innego jak samopoznanie. Zwierzę, które czegoś nie wykonuje, ponieważ wie, że sobie z tym nie poradzi, że może się przewrócić, że może się zranić, że może na przykład zostać pogryziony przez silniejszego psa, to znaczy, że zna swoje możliwości. I to samo dotyczy ludzi. Przecież ile my wkładamy, my, wychowawcy i rodzice, wkładamy wysiłku, żeby nasze dzieci nabrały pewności siebie. Przecież wszystkie zawody sportowe, wszystkie nowe kierunki w szkole, nowe klasy, nowe szkoły czy studia polegają na tym, że człowiek musi ocenić swoje możliwości, czy sobie poradzi, a potem, jeżeli myśli, że nie poradzi, a inni go zachęcą i pomogą mu, to nagle się okazuje, że takie przeszkody można pokonywać. Czyli samopoznanie swoich własnych możliwości i ograniczeń i szans na zrealizowanie czegoś świadczy o inteligencji z gatunku samopoznania. I często trafiają się ludzie, których inteligencja ta właśnie zawodzi. I ja jestem złośliwa, ale popatrzmy się na nasz parlament, popatrzmy się na naszych szefów, na naszych dyrektorów. Ilu ludzi nie wykazuje inteligencji związanej z samopoznaniem? Najczęściej polega to na tym, że się włazi na stanowiska albo się awansuje w stronę, która absolutnie dla tego człowieka się nie nadaje. Jeżeli chodzi o sporty, czyli drugą dziedzinę, gdzie się sprawdza własne możliwości, a to tu już jest zupełnie inna sprawa, dlatego że nie wyobrażamy sobie, żeby człowiek, który nigdy nie trenował, ma nadwagę i nierozwinięte mięśnie, żeby nagle za jakieś wielkie pieniądze kupił sobie prawo uczestniczenia w olimpiadzie i startował. To jest jasna sprawa. Jeżeli chodzi o naszą stronę fizyczną, samopoznanie, czyli inteligencja związana z samopoznaniem, na ogół nas nie zawodzi nikogo. Natomiast jeżeli chodzi o nasze umysłowe predyspozycje, to jestem przekonana, że zwierzęta są pod tym względem o wiele lepiej rozwinięte, jeżeli chodzi o tą inteligencję samopoznawczą. Kolejna inteligencja, która dotyczy i ludzi, i zwierząt, to jest inteligencja międzyosobnicza, tak to nazywają etolodzy, ale o niej opowiem następnym razem.